Wprowadzenie do słowa na jutro, na 23 listopada, na poniedziałek, dzień powszedni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wróciliśmy do naszych spotkań, słowo na jutro. Przed nami kolejny dzień, kolejne słowo. Poprośmy Ducha Świętego, żeby otwierał nas na słowo, żeby otworzył słowo przed nami. Bądź z nami, Duchu Święty, Pocieszycielu, Nauczycielu naszych serc. Naucz nas przyjmować słowo, naucz nas je czytać, naucz nas słyszeć w słowie dobrą nowinę o naszym życiu. Niech słowo, które słuchamy, kształtuje nasze serce, niech je oczyszcza. Spraw, żeby serce każdego z nas stawało się coraz bardziej podobne do serca Jezusa. Żebyśmy się w to serce wpatrywali, uczyli się spojrzeń, uczyli się myśli, uczuć, które były w Jego sercu. Amen. Ewangelia, która jest zaplanowana na poniedziałek, pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza. Przeżywam ostatni tydzień roku liturgicznego. Rozdział 21 tej Ewangelii, krótki fragment, wierszy od 1 do 4. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: prawdziwie, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Niezwykłe wydarzenie zapisał dla nas święty Łukasz. Ten ewangelista potrafi pokazać nam Jezusa, pokazać nam Jego naukę, jakby zatrzymując się na drobiazgach, na szczegółach. Jeśli posłużyć się działaniem kamery, aparatu, to robi takie ogromne zbliżenie, że w ten sposób widzimy właśnie jedną osobę, chociaż pewnie w świątyni, przy skarbonach, było bardzo wiele osób, ale Jezus zobaczył właśnie tę kobietę. Łukasz nam pomaga to zobaczyć, jakby prowadzi nas taką wędrówką, prowadzi nas do tego, żebyśmy mogli razem z Jezusem i z uczniami przeżyć to spotkanie. Pierwsza rzecz, która mnie ogromnie uderza, to ten obraz zapisany przez Łukasza, który dotyczy spojrzenia Jezusa. Język Ewangelii często bywa taki dostojny, majestatyczny. Jezus podnosi oczy. Jesteśmy świadkami tego, co może na co dzień też się zdarza w naszym życiu, ale nie zatrzymujemy się na tym. Może nawet spotykamy kogoś, kogo spojrzenie jest właśnie niespokojne, kto patrzy w każdą stronę, kto szybko zmienia to, na czym skupia swoją uwagę. Spojrzenie Jezusa jest inne. Skoro podnosi oczy, to znaczy, że Jego spojrzenie najpierw było skupione na czymś innym. Może było takim skupieniem na tym, co wewnątrz, na głosie Ojca. Może Jego oczy były zamknięte. Tak, powieki, kiedy są opuszczone, wtedy nie patrzymy przed siebie, nie rozglądamy się, nie szukamy tego, co wokół nas zda się tam interesujące. Jezus i Jego spojrzenie jest takie świadome. Wybiera to miejsce, gdzie będzie patrzył. Wybiera osobę, którą dostrzeże. Niezwykle to jest piękne. Bardzo, bardzo to jest ważne. Jezus podnosi oczy i dostrzega osoby wrzucające ofiary
do skarbony. Przy wejściu do świątyni były poustawiane ogromne takie właśnie skarbony, pojemniki, gdzie wrzucano pieniądze. Były potrzebne na utrzymanie świątyni, na to, żeby można było, żeby mogła być piękna, żeby ją można było odnawiać, żeby mogła być coraz piękniejsza, żeby mogła być złocona. Niektóre jej elementy. Były potrzebne ofiary, żeby można było codziennie taką ofiarę przebłagalną składać. To była forma uczestniczenia, jakby tak każdy miał swój wkład w to miejsce, jedyne w Izraelu, gdzie składano ofiary. Jezus widzi tych ludzi. Widzi osoby zamożne. Widzi, że to wrzucanie ofiar do skarbon jest pewnym teatrem, jest pewnym wydarzeniem, że towarzyszą mu gesty, towarzyszą mu jakieś spojrzenia osób, które wrzucają, tych, którzy są tego świadkami. Kiedy czytałem to słowo, przypomniałem sobie wiele takich momentów z mojego życia, kiedy najpierw jeszcze przed seminarium, w trakcie i potem chodziłem za składką. To nie zawsze jest ulubione zajęcie, ze względu na to, co czasem towarzyszy takim momentom, ale ja to wspominam dobrze. Lubiałem chodzić po składce. To był jeszcze, początkowo to był taki czas, kiedy właśnie była to okazja do kontaktu z tymi najmłodszymi, którzy właśnie najpierw przygotowywani przez swoich bliskich, rodziców, uczyli się składać te, właśnie rzucać pieniążki. Ale właśnie to, co temu często towarzyszyło, to taki gest pogłaskania po głowie. Bardzo się wszystko zmieniło, przepraszam. I dzisiaj czasem takiego gestu by sobie ktoś nie życzył. Albo bywa ten gest traktowany jako podejrzliwy, jako dwuznaczny, jako gest, którego należałoby się wystrzegać. I tak czasem rzeczywiście bywa, że z lęku przed oskarżeniem wobec o dwuznaczność gestów w ogóle ich nie ma. Ale nie te gesty same są w centrum tego wspomnienia, tego porównania, ale właśnie różne zachowania ludzi w różny sposób przez te lata, kiedy teraz się tym nie zajmuję, ale nie chodzę po składce, ale widziałem różne zachowania, właśnie takie gesty, w których ten składane pieniążki były niejako składane z takim zawstydzeniem, zażenowaniem, że ktoś daje niewiele i tak czyni to bardzo dyskretnie, tak żeby nawet nie można było dostrzec. To nie jest przecież ksiądz czy ktokolwiek nie chodzi po składce, żeby widział, kto ile daje. Ale że właśnie ktoś jest skrępowany tym, że może dać niewiele. Inne osoby z kolei, tak jak to Jezus zauważył, kiedy dają swoje ofiary, dawały jakąś kwotę większą niż inni, to czyniły to w taki sposób właśnie spektakularny, jeszcze prostując ten pieniądz, albo jak już ktoś dawał takie monety, to brzmiało to przez dłuższy czas. Także to naprawdę dał ktoś wiele. Towarzyszą temu czasem jakieś myśli o tych, którzy temu towarzyszą i tak dalej. Chcę poprzez to przywołanie przykładu powiedzieć, że to, co zauważył Jezus, dzieje się także w naszych czasach. Może nawet to angażowanie się, pomaganie, wspieranie Kościoła, swojej świątyni, jakichś inwestycji, które tam się dzieją, że jest dzisiaj może inaczej przeżywane. Budowanie kiedyś Kościoła było naprawdę taką inicjatywą i takim przedsięwzięciem, które angażowało wszystkich. Jakoś były pewne systemy z stałego składania ofiar, które właśnie były przeznaczone na ten cel. Jezus widzi te różne postawy. Ale ze wszystkich osób, które tam są, mówi o tej wdowie. Bardzo mnie to uderza, że Jezus podaje dobry przykład, pozytywną postawę. Chce, żebyśmy dostrzegli
to, co on widzi, a co zwyczajnie dla oczu jest trudne do dostrzeżenia. Jezus widzi dar, który nie wyraża się w tym, jaki to jest banknot, ale co ofiarowuje dana osoba, z czego to ofiarowuje. I słyszymy te słowa Jezusa, dlaczego zwrócił na nią uwagę, bo wszyscy dawali z tego, wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało, a więc to, co mieli w nadmiarze, to, bez czego mogliby się obejść. Na wszystko, co konieczne już mają, wszystko już zostało zaplanowane, spłacone, podzielone na części, a jeszcze mi zostało, to mogę to ofiarować na świątynię, ofiarować Bogu. Jezus mówi tutaj wyraźnie, że to nie jest ofiara dla kapłanów, dla lewitów, dla tych, którzy mają, nie wiem, sprzątać czy jeszcze coś innego robić w świątyni, ale że to jest ofiara dla Boga na Jego dom, na Jego chwałę. Z tego, co im zbywało. Spojrzenie Jezusa jest głębokie. Jezus dostrzega to i widzę w tej pięknej scenie zaproszenie do tego, żebyśmy też uczyli się takiego spojrzenia. Może jest dla nas trudne. Może dla kogoś z nas nieosiągalne. Patrzę na to, co za to można kupić. Jeżeli ktoś daje złotówkę na składkę, na ofiarę, 5 złotych, to co można za to kupić? A Jezus odwraca tę perspektywę i mówi, zobacz, ja to widzę, z czego ta osoba daje. Z czego? Z czego rezygnuję, żeby to ofiarować? Spotykałem w swoim życiu rozmaite osoby, tak myślę przede wszystkim o tych stronach, z których pochodzę, bo zostały mi może nie tyle same momenty składania ofiar, ale słowa, które temu towarzyszyły. Pamiętam takie zdanie, że ktoś mówił, że chce taką ofiarę złożyć, bo tak sobie postanowił. Na pewno znamy te momenty z Biblii, w których jest mowa o ślubie złożonym Panu Bogu. Czasem, jak Jeftę, nieroztropnym, że odda życie tego, kto pierwszy wyjdzie z jego domu i wychodzi to jego jedyna córka. Postanowił, obiecał, ślubował Panu Bogu. Ale właśnie w tych wspomnieniach, które bardzo mi żywo wracały dzisiaj, wracały mi te spotkania, w których ktoś mówił o tym, że chociaż ofiara, na przykład na msze gregoriańskie albo na jakieś inne cele, była wielka, na kościół, na witraż, na organy, na rozmaite rzeczy, jak to bywało i bywa dalej w życiu, na budowę, to ta osoba chce być konsekwentna, bo tak sobie postanowiła, bo Panu Bogu to obiecała. I tutaj dochodzimy do paradoksów ogromnych, do takich zaskoczeń, które dla tych, którzy żyją wiele lat, już wcale nie są zaskoczeni. Słyszałem wiele razy takie zdanie, że Kościół utrzymują ci najubożsi, ci, którzy mają najmniej, potrafią się podzielić, potrafią dawać z tego, czego mają niewiele. Rezygnować z tego, co mogłoby być dla nich jakimś zabezpieczeniem. Spojrzenie Jezusa, które widzi głęboko. Czy umiem w ten sposób zobaczyć? Czy umiem docenić wartość tego, co jest składane? Jakimi kategoriami patrzę na to, na ofiary moje, innych? Boże, pozostaje na czymś, co zewnętrzne. Na tym teatrze. Na tym, że jak to w innej Ewangelii czytamy u świętego Mateusza, że ktoś daje jałmużnę po to, żeby się ludziom pokazać. Składa ofiary, daje na składkę, przynosi na jakiś cel, żeby o nim było słychać, żeby został jakoś wyczytany, wypowiedziany. Może zupełnie po coś innego te ofiary są składane. Czy umiem to dostrzec? Czy umiem popatrzeć na tę sytuację tak jak Jezus? Czy umiem taką motywację, jaką ma ta wdowa,
która składa te ofiary. Taką motywację odkryć, w taki sposób iść. Czy to jest dla mnie możliwe? Czy to mam w zasięgu? Nowe spojrzenie, nowa myśl, która jest piękna w tej Ewangelii, to jest gotowość do składania ofiary. Moi drodzy, chcę tu zwrócić się zwłaszcza do tych, którzy chodzą po składce, więc do księży, może do osób, które są w kościele często, dużo. Właśnie może tak być, że my często znajdujemy się w takiej pozycji kogoś, kto widzi innych ofiarujących, ale spróbujmy popatrzeć właśnie na siebie. I pytanie, które mi się mocno nasuwa do samego siebie, do nas, czy ja jestem zdolny do dawania ofiar, do składania ofiar? Jakich ofiar, jakie ofiary potrafię składać? Z czego potrafię dać, potrafię się podzielić? Może to rozróżnienie, które Jezus tutaj nam dał, czy będzie pomocne dla nas? Może dzielę się z tego, co mi zbywa, a nie mam co z tym zrobić, albo nic się tam nie stanie dla budżetu, dla miesięcznego, który otrzymuję, dla moich zarobków, wysokich, niewysokich. Wszystko mam, więc mogę dać, mogę się podzielić. Czy przeżyłem kiedyś taką sytuację, że to, co daję, jest konsekwencją rezygnacji z tego, co dla mnie ważne? Tego, co mam, rezygnuję z zakupu czegoś, rezygnuję z czegoś, co mi jest potrzebne, ponieważ taki słyszę zaproszenie, ponieważ słyszę taki wewnętrzny głos, ponieważ spotykam się z taką potrzebą, spotykam jeszcze kogoś, kto bardziej potrzebuje niż ja. Jezus łączy to, chociaż jesteśmy w świątyni, ale łączy to, że to jest ofiara dla Boga. Jeszcze jedno wspomnienie, które mi wróciło dzisiaj, wspomnienie moich pierwszych proboszczów. Zaraz po święceniach przez krótko współpracowałem z księdzem Marianem Papiernikiem, a potem przez kilka lat z księdzem Alojzym Gorolem. Obydwa już nie żyją, są u Pana. Ale właśnie od księdza Alojzego często słyszałem taką myśl, że Pan Bóg nigdy nie da się prześcignąć w hojności. A więc jeżeli jestem dla Niego hojny, ta hojność wraca do mnie. Jestem coraz bardziej zaopiekowany przez Boga. Coraz bardziej to do mnie wraca ze strony innych. Kiedy odważę się nie niepokoić się o to, że mnie zabraknie, że ja czegoś nie będę miał, że umrę z głodu, przesadzam teraz, ale będę dostrzegał tych, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Pan Bóg się nie da prześcignąć w tym, czym ja Go obdarowuję. Spotykam osoby, które wybierają taką drogę, żeby nie odkładać na przyszłość. Nie odkładać, nie gromadzić sobie. Żyję w takim stanie, mam na myśli moje powołanie. Przede wszystkim to do naśladowania Jezusa, ubogiego, posłusznego, czystego, którym jestem zaproszony właśnie do tego, żeby moim skarbem, moim bogactwem było to, że należy do Jezusa, że żyje dla Niego. To jest najważniejszy skarb. Chociaż to jest mi bliskie, to dopiero kilka lat temu usłyszałem takie zaproszenie, żeby rzeczywiście z tych pieniążków, do których mam prawo, którymi mogę zadysponować, nie składać sobie, nie planować, nie odkładać, nie gromadzić sobie w ten sposób, że zawsze to mam. Jakby przyszedł jakiś większy wydatek, komputer czy jakieś inne rzeczy, to będę miał już na to przygotowane te środki. Odłożone. Nie chodzi o chomikowanie, ale o takie
planowanie, o taką poduszkę finansową, czy jakoś inaczej byśmy to nazwali. Jak będzie potrzebna, to z niej skorzystam. Nie po to, żeby mieć, nie po to, żeby, nie wiem, trzymać w skarpecie, tak? Ale po to właśnie, żeby można było wtedy taki większy zakup sfinansować. Ogromną radość i wolność serca przeżywam od momentu, kiedy właśnie poruszyła mnie ta myśl, żeby być na koniec miesiąca na zero. Niekoniecznie muszę wszystkie środki wykorzystać, ale nie zachowuję na następny czas, na następny miesiąc. Zdarza się tak, że mi tych środków brakuje, że jestem na minusie, ale żeby nie gromadzić. W następnym miesiącu te inne wydatki są do pokrycia. Pytanie, które chcę postawić do modlitwy, pytanie, które stawia nam Jezus, czy potrafię dawać, dzielić się, czy potrafię dzielić się tym, co mam. Ale to pytanie idzie dalej, kiedy wskazuje na tę wdowę. Czy jestem zdolny do dzielenia się tym, co jest mi potrzebne? To nie jest łatwe. Bo do głosu dochodzi lęk, że mi zabraknie, że nie będę miał z czego, że nie będę miał za co kupić sobie czegoś, że może będę głodny, że może nie będę miał środków na jakieś podstawowe potrzeby. Czy spotykam się z takim lękiem? Mogę o nim na modlitwie rozmawiać z Jezusem. On z pewnością, oprócz tego, że mnie jakoś broni przed sytuacją kryzysową, to potrafi zabrać dużo energii. Potrafi uczyć takiego spojrzenia, musisz mieć zabezpieczenie, musisz mieć na każdą okazję, musisz mieć na każdą sytuację, musisz to wszystko przewidzieć. To nam zabiera relacje z Ojcem. Zabiera nam to, żebyśmy mogli na nim się oprzeć. Podziękujmy dzisiaj za tych wszystkich świadków wielkoduszności, hojności, jaką spotykamy w tej wdowie. Podziękujmy za tych, którzy uczyli nas takiego zaufania. Podziękujmy za te momenty, w których jesteśmy wolni, jesteśmy dziećmi, synami, córkami Ojca. I rzeczywiście także my dzielimy się z Nim, dzielimy się z braćmi, siostrami, tym, co mamy, tym, czym się możemy podzielić, tym, co nam jest potrzebne, ale możemy podzielić się z innymi. A jeśli to Słowo pokaże nam, że są takie dziedziny, momenty, może właśnie to, ile mam na zapas, ile mam odłożone, sprawia, że nie jestem wolny, że jestem bardzo przywiązany, że lęk o przyszłość mnie bardzo osłabia. Mogę to miejsce w moim sercu dzisiaj przed Jezusem otworzyć i prosić, żeby mnie nauczył patrzeć na życie tak, jak czyni to wdowa z dzisiejszej Ewangelii. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na tę drogę niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.